Zastosowanie techniki Fibonacciego w analizie indeksów wraz z grudniową serią kontraktów. Witam w piątek, 4 listopada. Na WIG-u 20 ostatecznie rozwinął się relatywnie silny ruch spadkowy ze znanego nam już przedziału oporu 1833-36. W ostatnim okresie eksponowałem również strefę 71-77, sugerując, że jeśli korekta przedłuży się i w efekcie znajdziemy się poniżej tej strefy, no to niejako automatycznie układ krótkoterminowy, układ techniczny indeksu pogorszy się. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. No niemniej jednak w tej chwili czynnikiem przemawiającym w jakimś stopniu na korzyść popytu jest z pewnością węzeł 1748-56, wytyczony na bazie dwóch kluczowych wzniesień wewnętrznych 61 i 868,5. Jak widać na wykresie, charakterystycznym wzmocnieniem dla tej strefy Fibonacciego jest dolna linia MR. Problem tylko jest taki, że popyt ma kłopot z wykreowaniem ruchu odreagowującego z tego no jednak stosunkowo istotnego wsparcia. Tak jak sugeruję w komentarzach, pierwszą oznaką wzrostu aktywności popytu byłby powrót indeksu ponad węzeł 71-77, a już wczoraj przekonaliśmy się, że to jest ponownie taka lokalna bariera podażowa i obóz byków nie potrafił wykreować ruchu, który znalazłby się ponad wymienionym przedziałem. Dzisiaj znowu zachowujemy się słabo, choć rynki bazowe jeszcze bardziej są zdominowane przez podaż. No niemniej jednak indeks utrzymuje się cały czas ponad węzłem 48,56. Intuicyjnie czujemy, że gdyby ta zapora popytowa ugięła się jednak pod naporem podaży, byłby to sygnał zapowiadający prawdopodobnie ruch powrotny do no, historycznie trzykrotnie potwierdzonego węzła 1713-16. Jeśli również ta strefa nie wytrzymałaby naporu ze strony niedźwiedzi, wykres moglibyśmy już zacząć wówczas analizować pod kątem średnioterminowego układu X, A, B, C, D. Chociaż na razie nie chcę tutaj określać dokładnie położenia tego punktu D. Póki co na wykresie jeszcze pozostawiłem oznaczenia układu A, B, C, D. Natomiast no, musimy obiektywnie stwierdzić, że trochę ten scenariusz wzrostowy zaczyna, czy też realizacja tego scenariusza trochę zaczyna nam się oddalać. Niemniej jednak no, na razie, tak jak sugerowałem przed momentem, jedyna pozytywna kwestia to dość stabilne utrzymywanie się indeksu w rejonie silnego krótkoterminowego wsparcia 48,56. Kontrakty. Tutaj z kolei przede wszystkim posiłkując się wykresem w skali intradayowej możemy opisać ostatnią sekwencję zdarzeń przy pomocy tych trzech czerwonych linii MR. Zadziałała bardzo dobrze precyzyjnie linia górna wraz z węzłem 1826-31. To jest analogiczna strefa oporu w stosunku do obszaru 33-36 na WIG-u 20. Warto mieć tego świadomość. Natomiast no, w tej chwili również podobnie to wygląda w sensie wsparć, bowiem jest respektowany obszar 52-57 wytyczony, zresztą widać to na wykresie, na bazie zniesienia 61,8. No ale wczoraj trochę nieoczekiwanie bardzo istotną rolę zaczęło odgrywać pojedyncze zniesienie 18,6 pokazywanej fali spadkowej. Popyt nie potrafił wykreować ruchu powrotnego ponad zieloną linię ML i wspomniane zniesienie, czyli pułap 1770. Ewidentnie podaż tutaj wykazywała się większą aktywnością, uniemożliwiając dalsze prowadzenie kontraktu w kierunku północnym, a tak naprawdę pierwszą istotną krótkoterminową strefą oporu jest dopiero strefa 1785-88, wytyczona na bazie 38,2. Podobnie jak na WIG-u 20, ta czerwona ML, dolna czerwona ML, właśnie dlatego, że linia górna była respektowana, może w tej chwili wzmacniać tak solidnie węzeł 1752-57. No stąd oczywisty wniosek, że jeśli skonstruowana w ten sposób zapora popytowa no, ugięłaby się właśnie pod presją niedźwiedzi,
byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego i wówczas zwróciłbym uwagę na strefę 1725-1730, czyli węzeł wytyczony na bazie zniesienia 78,6. Na razie transakcje na kontraktach są cały czas zawierane w okolicy 52-57. Ten obszar jest respektowany od wczoraj. Na pierwszy pozytywny taki lokalny intradayowy sygnał polegałby na pokonaniu pułapu cenowego 1770. Nie można wykluczyć, że w takim przypadku kontrakty rzeczywiście, mówiąc w cudzysłowie, zapuściłyby się tutaj ten rejon 1785-88. Ale rynek jest słaby, reagujemy siłą rzeczy negatywnie na rozwój wydarzeń w Eurolandzie, choć póki co jest respektowane wsparcie 52-57. I ciekawa sytuacja na rynku niemieckim. Pozwolę sobie dzisiaj trochę tutaj wprowadzić edukację, bo pytacie mnie Państwo często o to, jak tak naprawdę konstruuję te strefy cenowe Fibonacciego. Dzisiaj to wyjaśnię na przykładzie niemieckiego indeksu DAX. Przede wszystkim troszeczkę zmodyfikowałem węzeł popytowy i aktualna strefa to, czyli tą pierwszą zaporę popytową, aktualna strefa to 10 190, 10 215, klasyczna technika grupowania zniesień, czyli te pokazywane w tej chwili historycznie istotne punkty zwrotne, czyli minima cenowe, zostały tutaj wykorzystane przy konstrukcji grupowania zniesień, aż trzy zniesienia koncentrują się w tym przedziale 10 190, 10 215, co w połączeniu z dolną linią kanału, bo widzimy, że ostatnie wydarzenia rozgrywają się w dość takim wiarygodnym kanale cenowym, więc ta dolna linia wzmacnia nam węzeł popytowy, a jak Państwo wiecie, szukam tego typu synergii na wykresach, czyli sytuacji, gdzie mam daną strefę Fibonacciego i dodatkowo w tym rejonie przebiega median line bądź jakaś wiarygodna linia kanału, wewnętrzna linia trendu. Tutaj akurat mamy do czynienia z taką sytuacją. Dolna linia kanału wzmacnia wsparcie 10 190, 10 215. Pojawił się również filtr cenowy w postaci zniesienia 113%. To jest zniesienie wygenerowane na bazie tego pokazywanego w tej chwili ruchu wzrostowego, poziom 10 107. No i to jest filtr dla poprzedniego minimum. Często stosuje zniesienie zewnętrzne 113%, które właśnie traktuje jako filtry dla poprzednich minimów czy maksimów cenowych. Jeśli zatem strefa zostanie przełamana, ta 190-215 i dodatkowo ten filtr cenowy również zostanie zanegowany, otrzymamy dwa sygnały słabości, kolejne sygnały słabości zapowiadające możliwość przetestowania też bardzo ciekawego wsparcia składającego się z trzech zniesień wewnętrznych 10 015, 10 030. Kluczowa zapora popytowa na indeksie DAX to jednak węzeł 9722, 9763. Ta strefa jest również wyznaczona na bazie trzech zniesień, bardzo silnych zniesień wewnętrznych. Dodatkowo przebiega tutaj dolna linia kanału. A wszystko tak naprawdę zaczęło się w obszarze 10845-865, gdzie zgrupowały się projekcje prospadkowego, symetrycznego, co istotne, układu harmonicznego X, A, B, C, D i dodatkowo przebiegała górna linia kanału. Z tego rejonu rozwinął się bardzo silny ruch spadkowy, a teraz dość istotny test wsparcia 10 190, 10 215. Najbliższa strefa oporu to wyeksponowany na wykresie węzeł 10 447, 471. S&P z bardzo wyraźnym naruszeniem przedziału 2100-2105, co trudno traktować pozytywnie. Tutaj wypadały projekcje układu ABCD. Popyt powinien się w tym rejonie uaktywnić. Na razie mamy bardzo wyraźne naruszenie strefy, choć istotną rolę odgrywa jeszcze w tej chwili ta dolna linia kanału, kolor niebieski i również dolna linia czerwonego kanału cenowego. Nieco niżej wypadają zniesienia wygenerowane na bazie również tych historycznie istotnych punktów zwrotnych, co tworzy nam wąski korytarz 2077-79. Natomiast, tak jak sugerowałem przed momentem, pojawił się już negatywny sygnał w postaci negacji 2100-2105. Jeśli w najbliższym czasie
nie pojawi się jakaś reakcja ze strony byków, indeks nie powróci ponad ten właśnie węzeł, to będzie należało oczekiwać kontynuacji ruchu spadkowego, a potwierdzenie uzyskamy w postaci przełamania kolejnej lokalnej strefy 2077-79, no i wówczas zwróciłbym uwagę na również znany nam już obszar cenowy 2047-2053. To już bardzo solidne wsparcie, wytyczone na bazie dwóch kluczowych wzniesień 38,2 całego tego ruchu wzrostowego i 68,5, jeśli za punkt odniesienia wzięlibyśmy to pokazywane w tej chwili minimum cenowe. Niezwykle silne wsparcie techniczne już z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego. Jego negacja to, potencjalna negacja oczywiście, to kolejny negatywny sygnał techniczny. Pozytywne wskazanie to powrót indeksu ponad węzeł 2100-2105, ale wówczas poczekałbym na przełamanie najbliższej strefy oporu Fibonacciego. W tej chwili jest to obszar 2125-2130. Dziękuję bardzo.